opowiedz o swojej roli w filmie Diablo. W kogo się wcielasz? Moja postać nazywa się Kieł. Kieł jest stereotypowo złym gangsterem. Człowiek brutalny, introwertyk. Gotowy na wszystko, tak naprawdę nie ma nic do stracenia. No i taki, w takim swoim spokoju, niszczący swoich przeciwników. Co takiego było w scenariuszu filmu Diablo, że skłoniło cię do przyjęcia tej roli? Bo wszystko zapowiada się, że to będzie w końcu kreacja troszeczkę inna, odbiegająca od tego wszystkiego, co do tej pory miałeś okazję grać. No, już przede wszystkim już odpowiedziałeś na swoje pytania. No tak, jakby postać, charakter postaci. Jeszcze czegoś takiego nie grałem. Zresztą cała produkcja sensacyjna. Jakby odnalezienie się w takiej wielkiej produkcji sensacyjnej dla mnie jest super. Tym bardziej, że i samochody szybkie, i bójki, i strzelaniny, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby mnie to bawi. Mogę tutaj pokazać też swoje umiejętności, które się tam nauczyłem gdzieś kiedyś w szkole kaskaderskiej. Więc jakby super. Oczywiście wszystkie wykony niebezpieczne wykonuje super skład kaskaderski Tomka Lewandowskiego, ale jakby to, czego się nauczyłem, na pewno pomaga mi w obyciu się w tym, co chłopaki ustawia. Partneruje ci tutaj Cezary Pazura, który jest takim głównym gangsterem w filmie Diablo. Opowiedz, jak wam się współpracuje? Z Czarkiem już spotkałem się, to jest już mój drugi raz na planie. No super, no zagranie z Czarkiem Pazurem, który był ikoną mojego dzieciństwa i nagle się z nim spotykam na planie, no to dla mnie ogromna nobilitacja. Oczywiście się denerwowałem nawet na samym początku, ale Czarek jest super, super jakby takim przyjaznym człowiekiem do współpracy, nawet jak się aktor młodszy denerwuje. I w ogóle współpraca się jakby układa w najlepsze, na razie. W jaki sposób się przygotowywałeś do tej roli? Czy też jakoś fizycznie się przygotowywałeś? Jakieś filmy oglądałeś? Nie wiem, rozmawiałeś z ludźmi, którzy faktycznie biorą udział w nielegalnych wyścigach? No i jaka była twoja inspiracja? No, ja z reguły nie lubię jeździć szybko samochodem. Nie lubię też szybkich samochodów, bo mam duży samochód i on się po prostu buja jadąc. Natomiast przygotowanie, no mieliśmy próby kaskaderskie, to przede wszystkim, bo tutaj jest dużo takich wykonów. Poza tym też jazdy sportowymi samochodami to są zupełnie inne jazdy niż dużymi samochodami, więc jakby musiałem się obić z tymi samochodami. A poza tym, no to w życiu widziało się te kilkaset filmów gangsterskich i coś z każdego filmu się po prostu do swojej roli wzięło. Czego widzowie będą mogli spodziewać się po Diablo? No ja myślę, że fajnego, szybkiego, dynamicznego kina i też no, nie nazwałbym tego stricte kinem akcji, tylko kinem akcji, bo też jest wątek romantyczny, wątek miłości, ale też na pewno zobaczą swoich ulubionych aktorów w różnych innych odsłonach. Przede wszystkim ciebie jako czarnego bohatera. Tak, to jest pierwszy raz gram tak czarnego bohatera 1:1 i też to jest z reżyserem wymyśliliśmy jakby ton tej postaci. Na razie się to sprawdza, zobaczymy jak widzowie to ocenią. To powiedz, w jakich produkcjach będziemy mogli cię zobaczyć jeszcze w najbliższym czasie, oczywiście poza Diablo? To jest tak, Diablo, oczywiście cały czas serial M jak Miłość, ale też jestem na planie równolegle do filmu, najnowszego filmu Ryszarda Zatorskiego pod tytułem Pech to nie grzech. W roli głównej Marysia Dębska, Tomasz Karolak, Barbara Kurdej-Szatan, ja, Krzysztof Czeczo, Anna Dereszowska i wiele innych wspaniałych aktorów.